Hej, siamano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy przygody Larego Laffera. Okej, udało nam się zdobyć kondom o smaku sera. I słuchajcie, olśniło mnie, kiedy byłem dzisiaj w pracy. Opowiadałem kumplowi o Larym i stwierdziłem, że skoro mamy kondoma o smaku sera, no to może uda się złapać szczura. Wiecie, szczury lubią ser, no taki stereotyp. Niby lubią, niby nie. Gdzieś tam czytałem, że jednak myszom nie powinno się podawać sera. W każdym bądź razie mamy tutaj szczura. Spróbujmy. Spróbujmy użyć to na szczurze. Okej. I think it wants to climb in there. But you can't. Something has to hold the condom open. Okej, musimy udostępnić mu wejście do kondoma, czyli jednak dobry pomysł. Aczkolwiek, no takie troszeczkę obrzydliwe, nie? Kondom o smaku sera. To musi naprawdę okropnie śmierdzieć. Ale mamy tak, kartonową rolkę. Gdyby to się połączyło z tym, zrobilibyśmy prowizoryczne wejście. Now it has a stable opening. Dobra, spróbujmy ponownie. Mamy go. Okej, ciekawa opcja. A co by się stało, gdybym wziął zwracam? Oddaliby mi pieniądze, czy nie? Szczerze powiedziawszy, nie wiem czemu miało to służyć, ale było to strasznie głupie. Well, that was easier than I thought, and as logical as it gets. I'm so ashamed that that really worked. Okej, udało nam się zdobyć szczura. Schwytany szczur. Co byśmy mogli z nim zrobić? Proponuję udać się do wesołego miasteczka, do tej machinerii, a raczej do tego jednorękiego bandyty. Mamy tutaj otwór na klapę techniczną. Mamy też kabel zasilający. Gdybyśmy wrzucili tutaj szczura, przegryzłby kable, no i gościu wtedy by nie mógł grać. Spróbujmy. Yeah, that might work. What? Why isn't this thing working anymore? Damn. There goes my winning streak. Who needs a cat in a hat when you have a rat who's the ghost in a machine? Okej, bramkarz w czarcim pomiocie nie wierzy, że ta gitara została skradziona. The bouncer at Hell's Pawn doesn't believe that the guitar is stolen property. You have to tell the bouncer that you stole it. What? That huge dude bought the guitar? If he finds out I ripped him off, he'll tear me apart. I definitely need a drink before I can face Chebe. But they don't sell them here. Don't have a liquor license or something like that. Okej, czyli musimy zdobyć alkohol. See you later. Don't break anything. No dobra, w takim razie co? Cofniemy się do Lewusa. Jest to jedyna osoba, która serwuje, no powiedzmy, dobry alkohol. Dobry na rozwolnienie. Hej, Lewus. Something I could do for you, Larry? Well... Otwieraj skrzynię strunkami. Potrzebuję czegoś o największym woltażu. Open the poison chest. I need the strongest drink you have. You've come to the wrong place. The brewery is currently out of commission. Besides, all those hipsters want are virgin cocktails. Everything's going down the toilet. The world is getting crazier and crazier. Lefties is serving non-alcoholic drinks in the last bastion of excessive enjoyment. Here, try.
try one of those things. If there was at least some virgin in it. Okej, dostaliśmy bezalkoholowego drinka. See you later, Lefty. Ale ja myślę, że Stix z tego powodu nie będzie zadowolony. Chusteczki dezynfekcyjne. Teoretycznie one mają w sobie alkohol, spirytus. Gdybyśmy połączyli je z drinkiem, a raczej wycisnęli z nich zawartość, no wtedy podnieślibyśmy tu w jakiś sposób procenty. Spróbujmy. Now it's literally a dressed cocktail. Dobra, koktajl z prądem. Co prawda może nie jest to zdrowy koktajl, ale niech będzie. Przypomniało mi się też, że Erin lubi literaturę. My zdobyliśmy tą książkę, rzadką książkę. A minute, I'm doing my show. Gdybyśmy ją jej przekazali... Is that the cunning linguist by Montgomery Clitheroe? How did you know this was one of my absolute favorite books? Unbelievable! You must have looked in every antiquarian bookstore in town. Zrobiłbym dla ciebie wszystko, mała. Ukradłem ją z hipsterskiego baru. There's nothing I wouldn't do for you, baby. I can tell, sugar. Słoneczko. Wow. Zobaczcie, co zauważyłem. Mamy tutaj kamerę, która jest zawieszona na dronie. The rotor blades look really sharp. Some pervert is secretly watching my peep show without paying. I'm sure some of my highlights are on there. Nie martw się, mała, pozbędziemy się kamery. Mamy szczypce, a raczej sekator. Hey, I need those for my strawberry bush. I'm only borrowing them for a second. Nie martw się, Erin. Ratujemy twój tyłek, że tak powiem. Brzmi dwuznacznie. Snip. So, no one's filming Erin anymore. Well, except for herself, but the camera fell down. Hey, Erin. What's up? Jak tam twój kamerkowy show? Hej, usłyszałem coś, co może cię zainteresować. Dobra, na te tematy już gadaliśmy. Erin powiedziała, że na razie nie będzie chciała wystąpić w barze, a raczej w tej knajpie tam pod ziemią, dopóki nie zadowoli swoich widzów. I'm nothing. A my też musimy w jakiś sposób pokazać tamtemu ochroniarzowi nagranie. Would you please leave my bush trimmer here? No tak, nie odstawiłem. A my też musimy tamtemu ochroniarzowi pokazać nagranie, żeby był pewien, kogo chce zatrudnić. Ale tak, spadła kamerka. Czyli teoretycznie nagranie będziemy mieli. Próbkę możliwości Erin. Domyślam się, że któreś z tych okien to jest okno Erin. Tylko tak, tutaj kamerki nigdzie nie widać. I think there's something in there, but the bush is too thick. Możliwe, że tam jest kamerka. The second prettiest bush I've ever seen. No ale sekatora wziąć nie możemy. Spójrzmy do śmietnika. I think the camera fell in here. Okej, mamy kamerę. Czyli teoretycznie możemy udać się teraz do knajpy. A właśnie, gitara Lemy, ją też w jakiś sposób musimy zdobyć. Chevy, I have something for you. Check this out. Not bad. She's got talent. Wow. Did you record this without her knowledge? Does that matter nowadays? How petty. Well, oh, forget it. That's amazing. She's got the job, but only on probation. Just getting naked is not enough for our clientele. I need something extraordinary for VIP area. Something with flair and intelligence.
She can perform later, but she still has to offer extraordinary element in her show. If she can do that, she'll have permanent place in VIP area. I'll talk to her again. I'm sure Erin will have a good idea. No ja myślę, że będzie Erin zadowolona z tego pomysłu, tym bardziej, że jest inteligentna, jest oczytana. A o to chodzi. Przekażmy też drinka Styxowi. Koktajl z prądem. I needed that. The drink was a bit sweet, but it was a whole new taste. Are you ready to go see Chevy? Fine. I'll meet you there. Z Chevem. To jest ten gościu, którego przed chwileczką byliśmy. Ale zanim udamy się tutaj z powrotem, udajmy się do Erin. Powiedzmy jej, że ma tą robotę. Załatwiliśmy jej. A minute! I'm doing my show! Hej, Erin. Hej, Erin. What's up? Dobra, mam świetne wieści. No, w większości świetne. Erin, I have great news! Well, mostly anyways. Yes? Ci z czarciego pomiotu uważają, że jesteś świetna. The people at Hell's Pawn think you're awesome. They do? That's incredible. But they think you should offer something else. Something that separates you from the crowd. That makes you special. Ooh, like what? Możesz zamiast się rozbierać, mogłabyś nakładać ciuchy. Może coś z piłeczkami do ping-ponga. Możesz się siłować z pytonem. You could wrestle a python. Ew, I can't stand those long, slimy things. That's what she said. It's hopeless, Larry. I'll just give up stripping and devote myself to my other great passion, literature. I always used to get kicked out of poetry slams because I was showing too much skin. Wait a minute. Are you thinking what I'm thinking? It's so obvious. Okay. Dobra. Niestety ta opcja była błędna. Maybe something with ping pong balls. Okay, I guess we weren't thinking the same thing. No, Larry. I can combine literature and stripping. Sure. That works too. Striptease and readings from my favorite books. And since you already brought me my favorite book, I can read from that. You earned yourself a top rating on Timber. That was the sweetest thing anyone has ever done for me. And now, I think it's time you got your private show. I ta krew z nosa, jak w bajkach anime. Thank you, Larry. I'll see you later at Hell's Pawn for my show. Pi, that must be a quantum leap for the timber points. Well? Well? You have 19 timber points. I assume that's rounded down. No, rounded up. In fact, your score is 18.708. All right. Hey, can you send Faith a message to make room on her schedule? I can't contact her. No one can. She'll hear from me soon enough. Larry, you have new suggestions on timber. Okej, dobra, przekonaliśmy Erin do nowej pracy. Rysiu 106. Lubię żółty śnieg i błękit na zębach. Brook 17. Chcę sobie zapalić skręta i posłuchać starych płyt. Wow, mokra mel, 82. Nie potrzebuję solidnego związku, ja już się rozpadam. Mania mru. Przecież ona wygląda na 13-letnią dziewczynkę. Moje futerko na ciebie czeka. Larry, zastanów się. Samantha Brylanta 20. Jestem tutaj, bo nie mam kasy na wibrator. Hanna Hę. Kto cię tu wpuścił? Everett Klejnocki. Zaraz, to jest ten gościu. Dla ciebie zrewiduję swoje przywileje. Krysia Potrzask.
Ja tu tylko szpieguję koleżankę. Noenie Jęczecki, 27 lat, szukam płótna do mojego pędzla. Junia Sisters, jedno na pewno nas łączy. Słonawa Sali, usta jak dla żółtodziobów. To już widzieliśmy. Iwana Sramp, mam wszystko w dupie, chcesz sprawdzić? Prezydenckie nasienie. Becky Butter, Tom znamy. Dufus, zaraz, przecież to jest Rufus z Deponii. Szuka miłości na niewłaściwych śmietniskach. Deponia. Oj, fajne by było spotkanie Dufusa z Larym. Dobra, tego gościa też już znamy. Wow, co on ma za plamy na brzuchu? Jakie masz hasło do Wi-Fi? Chętnie bym się do ciebie podłączył. A to? Do jakiej to jest z gierki nawiązanie? Jestem mistrzynią tysiąca joysticków. Okej, okay, moje laski muszą pochodzić z upraw ekologicznych. To już chyba znamy, nie? Ftefan. Mięśnie od stóp do głów. No faktycznie, jest strasznie umięśniony. Jemina Palmer. Poszukuje cię seksowna nastolatka. Ricarda Raven. Chcę się z tobą przespać i chcę cię żywcem oskurować, żeby twoje wrzaski przyzwały szatana. Wow! Dobra, to chyba wszyscy. Fajne opcje. Jestem ciekaw, kto będzie następny. Komu Larry będzie musiał pomóc? Fajnie jakby był to Dufus, nie? Takie wiecie, dwa podobne charaktery. Chociaż Rufus był bardziej chamski. Okej, okay, co my mamy? A właśnie. Mieliśmy jechać tutaj. Your buddy there has already confessed to everything. He's lucky I didn't tear him apart, you know? I'm a huge Quiff fan. Actually, I just wanted the guitar to practice the Boobheimian Rhapsody solo. But I'll never get that anyway. I believe you. You can have guitar. But I want my investment back, even if guitar is stolen. Ah, I don't have enough money. Duh, that's pretty plain to see. I mean, you don't just walk around like that of your own free will. You know what? Just get me something that has to do with Quiff. Something for my collection. Then you can have guitar. Okej, okay. Czy bramkarz to profesja wymagająca stażu? I'll come back later. No tak się składa, że my mamy całą Ryński z odbitą twarzą Frediego. That's the shroud of urine. Unbelievable. How did you get it? I have my sources. That's what it looks like. Thanks. Take guitar. And if there is anything else I can do for you, just let me know. Will you let me in the club? Let me think for a second. No. Not that. Professional ethics. Czyli jeszcze na dół zejść nie możemy, ale mamy gitarę Lemy. Myślę, że też warto się do niej udać i jej ją oddać. Pogadajmy ze Styxem. Happy now? I'm going back to that hipster joint. Okej. W takim razie co? Z powrotem do baru. Oddajmy gitarę Lemmie. Myślę, że też będzie zadowolona. You found it! Without it, the gig would have been history. Thanks, Larry. The concert can start as soon as you've put up all the posters. Jak tylko rozwiesisz wszystkie plakaty. Pozostał nam jeden plakat. Zastanówmy się, gdzie byśmy mogli go powiesić? Czy jest jakieś miejsce, gdzie go nie powiesiliśmy? No na pewno jest. Tylko nie mam zielonego pojęcia gdzie. Tu wszędzie rozwiesiliśmy.
Dobra, muszę przejrzeć wszystkie lokacje, bo nic innego nie wpada mi do głowy. Nie chcę już używanego dildo. Tutaj mamy ściany do wieszania plakatów. Hey, what are you putting up there? Just some advertising. For what? Koncertu rockowego, kursu medytacji, nowej seks szabawki. For a new sex toy? Oh, interesting. Let me see that. That's a strange looking gizmo. Go ahead and stick it up. Now I finally hung up all of the posters. I should tell Lemma. Okay. Anybody who needs toys has lost control of their... Then you just haven't used the right toys. So, do you have a really great sex machine in stock? Sure. Built it myself. Used to have a lover working road construction and got a really good deal on a used jackhammer. But it's pretty worn down now and has a thick crust on it. They say that happens with age. At any rate, it's definitely time for me to build a new sex machine. One that really bangs. Thanks for the suggestion, kid. You're very welcome. I'm looking forward to seeing the result. Okej. Mamy rozwieszone wszystkie plakaty. Teraz Lemma będzie mogła zagrać swój koncert. What's up? When are you gonna go out with me? Be patient. After my concerts, I always feel... Believe me, it's worth it. I'm really fired up and I could... I put up all the posters. Great. Thanks a lot. So, do we want to get down to the sex now? Looks like I really got you hot to trot. Be patient a little longer until I have the gig behind me. I think everything's ready for your concert now. Posters are hung and the guitar is ready to go. Not quite. To make sure my stage show really rocks, I need one more thing. Motocykli, eksplozji, chórku w tle. Mnie? Me? Nah, something simple but very effective. Artificial smoke. Think you can find a smoke machine? Of course. They're all over the place. Wytwórnie dymu. W sumie papierosy wytwarzają dym. That is not a good idea. Okej. Jedyne co przychodzi mi do głowy to e-papieros. W jaki sposób wytwarza dym? Ale czy tamten koleś będzie chciał mi go oddać? Oto jest pytanie. Mogę dostać tego e-papierosa? Can I have that e-cigarette? It's not that simple. I need some kind of substitute. It's something that satisfies me orally. That sounded a little weird, but... No tak nie do końca wiem, o co mu chodzi. See you later. Ale zobaczmy, co my mamy. Możemy dać mu lepką kość. I don't think so. Nie chcesz tego, tak? Zwykłych fajek też by nie chciał, nie? Would that satisfy you orally? Okay, fine. At least it doesn't contain any artificial poisons. A jednak. Here. Take this chemtrail contaminated poison injector. A jednak, udało nam się zamienić prawdziwe papierosy na e-papierosa. Okej. Ja myślę, że to wystarczy, żeby wytworzyć dość sporą ilość dymu. Somewhat unconventional smoke machine, but hey, it'll be perfect for the show. Yeah, that'll really get people going. Thanks, Larry. I think everything's go for the concert now. Hang on to your polyester panties, Larry. It's time to rock. Wow. Larry jak zwykle ośliniony. Lemma! That was amazing! I've seen a lot of people rock over the years, but you are definitely the real deal! Thanks.
But to be honest, it's not just me. I added a few, let's say, stimulating substances to the smoke machine. Looks like it worked. You could say that. So, is it time for some sex now? I already gave you the highest score on Timber. But our date's not over yet. The after-show party will take place later at Hell's Pond. If you still want to join me for a little fun, I'll see you there. Be there, or I'll grab some other guy. I'll be there. Pie? I can tell from your expectant tone of voice that you want to know how many timber points you have. We're such a good team. That's what I'm programmed to do. Why can't all women be as cooperative as you? Before you spit out any more of those lines that make my circuits spew, it's 26 points. Oh, well, I do like a challenge. What the? Why am I getting a Timber notification? Hot and trendy. Larry Laffer. I can't believe it. What's the matter? It's that Larry guy. If only I hadn't encouraged him. Who? That pathetic joker in the white suit. He really thinks I'd want to go on a date with him if he had enough timber points. Then we delete his account. No, that would be noticeable. But we have to make sure that he never gets near the new PyPhone ever again. He really confused the new AI. Then take care of it. Of course. Larry, you have new suggestions on Timber. No dobra, zobaczmy sobie nasze nowe sugestie. Szpara Croft, wtargnij w mój grobowiec. To jest chyba Lara z pierwszej części. Klasyczne bryły. No jest taka kanciasta jak w Tomb Raiderze jedynce. William Jobs. Masz ograniczony czas, nie marnuj go, żyjąc życiem kogoś innego. Minął Manuo, 22 lata, wyślij mi zdjęcie Fiuta, a też jedno dostaniesz. Wow, nie chcę zdjęcia Fiuta. FOMO. Ja tu tylko przejazdem. Lewus. Jeff Gumblum. Jestem taki sexy. Graham Cracker. King szuka swojej queen. Woltruda Wędrówka. Może i sprzedaję rzęsy używane, ale sama jestem ledwo śmigana. Dobra, wydaje mi się, że są to już wszyscy. Okej, moi kochani, w tym miejscu zakończymy ten odcineczek, troszeczkę krótszy niż poprzednie, ale mam nadzieję, że tak czy inaczej wam się podobał. Jutro na kanale nie pojawi się żaden odcineczek z Larego, ale myślę, że nagram jeszcze jakieś krótkie info, zamiast let's playa pojawi się ono na kanale. No a w sobotę zobaczymy. Albo będziemy kontynuować Larego, albo ruszymy z jakąś nową seryjką. Jeszcze się zobaczy. A tymczasem dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Piona!